To może kilka słów na temat młyna. Młyn zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo napędzało go duże koło, zasilane przez rzeczkę. Dopiero po jakimś czasie wow. Jeszcze maszyny. Dać. Dopiero po jakimś czasie elektrykę założono, nie? Widać, zachowała się tutaj cała maszyneria. Wszystko można fajnie zobaczyć. Zobacz. Tak jakby dosłownie zostawili to jednego dnia. Tam jeszcze masz tabliczki znamionowe na maszynach. W którym miejscu? Pierwsza maszyna, zobacz. Tabliczka znamionowa, nie? Kończy światło. Po dawnym kole już w zasadzie nic nie zostało, ale ono znajdowało się gdzieś tutaj. Młyn działał tak naprawdę do 2002 roku, o czym świadczą kalendarze, które tutaj wiszą w pomieszczeniach biurowych. W chwili obecnej obiekt wystawiony na sprzedaż. No i tak w zasadzie to tyle wiemy o tym obiekcie. Nic więcej nam nie wiadomo. Ale naprawdę cała maszyneria, która się tutaj znajduje, cała linia produkcyjna robi wrażenie. Warto to pokazać.
Wchodzimy do piwnicy. Zobacz, jeszcze smar chyba. Bodźce. Tak, to jest raczej smar, który używano do smarowania tych maszyn. U góry. Zobacz. Jeszcze wszystkie wysypienia, które oglądaliśmy z góry. Tutaj mamy dalszy ciąg, można powiedzieć. To żadna piwnica, tylko można powiedzieć kolejny poziom produkcyjny. Spodziewaliśmy się raczej tutaj jakichś magazynów, pasy transmisyjne jakieś. Tutaj chyba mamy tak naprawdę serce tego całego młynu. Jeszcze coś uruchomisz. Zobacz jedną rzecz. 20 lat, niespełna 20 lat. Zobacz, jak to chodzi. Nic nie puka, nic nie stuka. Łożyska są, kurde, no w doskonałym stanie, nie? Zobacz, kręcisz. Rewelacja. Zobacz, jakie to jest dobrze nasmarowane. To się nawet wyważone idealnie. Zobacz. Idealnie, no. Thank you.